Elo, elo, 12 Kozo, pozdro i witam was w dniu setnym. Dzisiaj miał być specjal, taki powiedzmy mini specjal, ale wychodzi na to, że no trochę choroba mi pokrzyżowała plany i specjalem będzie trening kalisteniczny, którego już nie robiłem chyba ponad 2 tygodnie. I jednocześnie będzie to test numer 3 na to, czy mogę już wracać, czy jeszcze nie mogę wracać. Sprawdźmy to na początek handstand klasycznie. Jakby ktoś się stęsknił, no to proszę bardzo. Przypomnieć sobie przy ścianie. Powiedzmy. W międzyczasie zacznę już się dogrzewać do wychylania się. Będę się wychylał, ale będę już do taka się rozgrzewał na wychyłach. Sprawdźmy, czy ja to dalej czuję, tego lina dobrego. Bólowo jest git. W sensie nic nie czuję ani w trakcie wychyłu, ani ten, ale kurwa jest ciężko. Będzie przejebanie ciężko, wam powiem. Dobra, jeszcze jedna seria przy ścianie na przypomnienie i zaraz przychodzimy bez ściany, bo totalnie nic nie czuję. Tylko kurwa ułożenie rąk jakoś zapomniałem, żeby było wygodnie. No i musiałem poprawić, nie? W trakcie, kurwa. Przymaksować. Mam wrażenie, że dupę trochę jeszcze mam za wysoko. Ale to jest wszystko do przypomnienia, nie? Sprawdźmy, czy ustoję, chociaż fajnie by było dzisiaj 3 sekundy nawet, jakbym tak udało się przytrzymać. Kurwa, jak to sobie przypomnieć? No, w miarę. Nie wiem, czy to było 3, czy to ten. Ale to mnie już satysfakcjonuje, takie coś. Czułem swobodę w tym. No tak, jak na to, że nie robiłem 2 tygodnie, to nie jest nie ma tragedii. To od razu, a fajnie, że już to czuć. Dobra, i druga seria i na niej zaprzestanę tego. Fajnie kontrola i tak dalej, ale nam zależy na czymś innym aktualnie. Prawie. No najważniejsze to jest to ułożenie dłoni, mam wrażenie. No i to prostowanie, kurwa, tej pozycji. Dobra. Ostatnia próba. Oj, kurwa, jeszcze raz. Kurwa. Nie no, ostatnia nie może być taka chujowa. No chyba będzie. Już barki nie wytrzymują. Ostatnia już rozgrzewkowa.
Wystarczy. Ja wybiorę jakieś pytanka z racji tego, że jest dzisiaj setny odcinek, to chciałbym wam dać jak najwięcej, mimo że już jest praktycznie 21, więc w sumie to słyszymy się dosłownie. Wyobraźcie sobie, że ja godzinę temu jakoś mniej więcej to nagrywałem. I teraz tak, pierwszy komentarz jaki widzę, Madzyt, czekamy na specjal na setny odcinek. To już chyba wyjaśniłem, no kurwa, chciałem taki mini specjal, nie możecie spodziewać się, że to będzie o kurwa taki specjal. Będzie to taki zwykły specjal, no a dzisiaj trochę powrót do treningów, kurwa, to jest dla mnie specjal, o, dla mnie to jest specjal na 100 dni. I od jutra zostanie równo 30 dni, jak to szybko zleciało, aż nie chce się wierzyć, siła i honor, siła i honor oczywiście. I ogólnie to mnie zaskoczyło, że sobie dopiero jakoś przedwczoraj zdałem sprawę, że o kurwa, równo setny odcinek, równo przed miesiącem, i to jest, wiecie, to jest coś takiego, że nie kalkulowałem tego i nie wiem, czy tak normalnie by było, czy nieważne kiedy bym wybrał te 4 miesiące, te pół roku, to czy zawsze 100 dni by było akurat, no nie, bo daily zacząłem akurat w takim dniu. Lord Pyrax. O. Przechodzimy do taków. Dlaczego taki? No bo to jest testowy. Ja jeszcze się zbytnio nie cieszę, bo już przy ostatnim miałem tak, że o, zajebiście i przyszło co do czego, to w trakcie treningu mnie zaczął bark napierdalać znowu, więc wolę na razie się uspokoić. Przy następnym treningu właściwym będziemy się cieszyć. Jak na razie to powoli wróćmy po prostu, żeby się nie podpalić, nie podjarać. Nie? Na pewno dużo jeszcze trzeba przypomnieć, ale kontrola była, kontrola jest. No tak blisko tu fronta już było. No i tu czuję. Kurwa, patrzyłem w chuj. Kurwa, no i to jest to. To jest to, co mówiłem właśnie. Kurwa, już się cieszyłem, nie? A tutaj czuć w chuj. I nie wiem, to też jest niedobre, żebym ja samego pusha robił. Trzeba będzie obmyśleć plan. Minimalnego pusha. Pula robić, kurwa, na ciężarach. Po konsultacji tutaj z sensejem. Po prostu będziemy pula robić na ciężarach, gdzieś na podciąganiu. No a tutaj lecimy z progresem, nie? Przez miesiąc może, kurwa, mi się nie zrobi ta ciasnota barkowa. Może się uda. Fajnie, bo z przodu nic nie czuć.
No i na koniec dnia treningu brzuszek. Kurwa. No ty kurwa. Nie wiem, czy to tak dużo pomaga, ale mam wrażenie, że długo przytrzymałem. Jak na mnie, jak na moje poprzednie próby. To dogram w domu już. Chuj ci w dupę. Albo dobra, tutaj kurwa chuj tam. Czy uważasz, że wycisnąłbym teraz stówę? Nie. Nie? Nie. Na raz? No. To co mi pierdoliłeś, że po kalistenice to ja będę miał taką siłę? Musiałem się jakoś namówić. No ty kurwa. Nie no, tak nie wyciśniesz przez barce, nie? No okej, okay, no ale dobra, no dobra, no dobra, to załóżmy, że mam zdrowy bark, za miesiąc. Nie no, stówę ci nikt nie odbierze, no. No też miałem, mam taką nadzieję, no już się przestraszyłem, że serio, że... Ja ci powiedziałem, że 120, wcześniej ci tam... Że 120 wycisnę? Kurwa no. Tego, w to nie wierzę, ale nie wierzę też w to, że stówę mógłbym nie wycisnąć, ale... No jakbym... No nie, no kurwa, jak? Dwukrotność masy ciała praktycznie? Tak, ja uważam, że nawet dzisiaj bym wycisnął stówę. Nawet z tym barkiem. Spoko, optymizm. No jak na razie to... wracam na chatę. Siła. И honor.